Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, także go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, skąd ten lęk? Lęk, który paraliżuje w stawianiu pytań. Lęk może być pokusą. Lęk wynika też czasem z pychy. Małe dziecko, które nie rozumie, często pyta. Człowiek, który chce uchodzić za mądrego, nie chce objawić swojej niewiedzy. Nie chce przyznać się do tego, że czegoś nie rozumie. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy wzięli sobie dobrze do serca Jego słowa, że będzie wydany w ręce ludzi. Czy potrafimy tak zatrzymać się i rozważyć słowo Chrystusa? Nawet gdy Go nie rozumiemy, potrafimy przy Nim trwać, czuwać, rozmyślać, zadawać pytania, szukać odpowiedzi. To jest postawa ucznia Chrystusa. Ucznia, który po jakimś czasie otrzyma łaskę Ducha Świętego i Duch Święty wszystko zaczyna tłumaczyć. Ale zanim przyjdzie Duch Święty, potrzeba tego otwarcia, tego zatrzymania się. Łatwo jest podziwiać czyny Jezusa. Jak Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, tłumy wychodziły na ulicę, witały Jana Pawła II i wołały: niech żyje papież, podziwiały. Ale tyle słów papieskich zostało sprowadzonych do takich powiedzonek, na przykład związanych z jakimiś kremówkami. Dlatego też potrzeba nam rzeczywiście takiej refleksji. Życie, które prowadzimy, może być tak rozpędzone, tak zajęte różnymi rzeczami, że brakuje nam czasu, aby się zatrzymać, wyciszyć serce i zadać sobie pytanie. Co tak naprawdę Pan Jezus ode mnie chce? Czego pragnie? Co to znaczy, że zostanie wydany w ręce ludzi? To znaczy, że zostanie ukrzyżowany. To znaczy, że zaprowadzą go na krzyż. To znaczy, że w każdej mszy świętej oddaje się też w ręce kapłana, który też jest człowiekiem. I teraz oddać się w jakie ręce? Czy nasze ręce okażą się rękami tych, którzy go przybijali do krzyża, czy też rękami Maryi czy Józefa, świętych, którzy otoczyli go opieką? Ręce kapłańskie powinny być takimi rękoma, które strzegą, bronią, chronią Chrystusa, a nie przybijają Go do krzyża. Moi drodzy, proszę Was o modlitwę za kapłanów, za nas księży, abyśmy mieli takie ręce Maryi, ręce świętego Józefa. Ręce ludzi, którzy będą chronić Jezusa. Moi drodzy, wczoraj wróciłem z Kanady. Chciałbym bardzo podziękować księdzu Filipowi, który nas tam gościł, księdzu Pawłowi, z którym tam wyjechałem, siostrom pasjonistkom, parafianom parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Serdecznie wszystkich parafian pozdrawiam i dziękuję za wszelkie wyrazy serdeczności. Również pozdrawiam znajomych z London. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi i wynagradza. Moi drodzy, niech to Boże błogosławieństwo, przystawieństwo Najświętszej Marii Panny i świętego Wacława, którego dzisiaj wspominamy, będzie też takim znakiem naszego przylgnięcia do Chrystusa. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.